Świętego. Oto, drodzy wierni, gdy jesteśmy ciągle w tych dniach poświęconych z jednej strony wszystkim świętym, a z drugiej strony pamięci o wiernych zmarłych, wypada niedziela, w czasie której czytamy o tym, jak Pan Jezus zapanował nad śmiercią, nad tą najstraszniejszą tajemnicą w życiu ludzkim, nad którą, do której nie można się przyzwyczaić. Żaden człowiek nie może powiedzieć, że myśl o śmierci jest mu obojętna. Żaden nie może powiedzieć, że oswoił śmierć, że śmierć stała się czymś zwyczajnym. Współczesny świat próbuje tak to zrobić, że myśli widok cierpienia i widok umierania, żeby to wszystko było jakoś obce, nierealne, nie jak na czymś dalekim, jak na ekranie telewizora. Tymczasem śmierć jest rzeczą, która przytrafi się każdemu i już teraz warto jest pomyśleć, w którym momencie będę się znajdował, gdy będę umierał, gdzie będę się znajdował, jak będzie wyglądała moja dusza, stan mojej duszy, czy będę w stanie łaski uświęcającej, czy nie, czy będę umierał z imieniem Pana Jezusa, Najświętszej Marii Panny i Świętego Józefa na ustach, czy będę umierał z przekleństwem, złorzecząc Bogu za to, że zezwolę na to, bym tak bardzo cierpiał. Dlatego musimy się przygotowywać do tego momentu, musimy się przygotowywać już teraz, bo nikt nie jest za młody, żeby umrzeć. Nikt nie może powiedzieć, że śmierć uminie go dzięki jakiemuś wynalazkowi technicznemu czy medycznemu. Nie, Pan Bóg ukarał człowieka, cały rodzaj ludzki w osobie Adama i Ewy za nieposłuszeństwo i ta kara będzie udziałem każdego człowieka, każdego skażonego grzechem pierworodnym jako tego grzechu. Konsekwencja, która będzie żelazną konsekwencją, stanie się ona naszym udziałem. I gdyby tak to wszystko zostało, gdyby śmierć była końcem życia ludzkiego, to życie nie miałoby absolutnie żadnego sensu. Właśnie dzisiejsza Ewangelia daje nam otuchę, daje nam nadzieję na to, że ten, który jest Panem życia i śmierci, nasz Pan Jezus Chrystus, jest w stanie odwołać skutki grzechu pierworodnego, jest w stanie zmyć grzech pierworodny, nasze grzechy osobiste, jest w stanie pokonać śmierć. On ją pokonał na Krzyżu Świętym, a zapowiedzią już taką jego ogromnej mocy była również ta piękna scena, kiedy to Pan Jezus, będąc proszonym przez obcych ludzi, spieszy, ażeby wskrzeszyć zmarłą dzieweczkę, jak mówi piękną polszczyzną Pismo Święte. Ale Panu Jezusowi jest za mało czynić jeden cud. On, jego serce, najświętsze serce chce tak bardzo obdarzać nas wszelkimi łaskami, darami, że po drodze jeszcze niejako z przypadku, w cudzysłowie oczywiście z przypadku, czyni kolejny cud kobiecie, niewieście, która od 12 lat cierpi na krwotok. Widzimy zatem, że nie jest to jakaś przypadkowa choroba, jakaś autosugestia, coś, co się pojawiło z dnia na dzień, co przez przypadek, proszę, bynajmniej 12 lat krwotoku oznacza, że jest to bardzo ciężka choroba, z której praktycznie nie ma ratunku. I oto poprzez dotknięcie się zaledwie szaty Pana Jezusa, nawet nie Jego samego, ta niewiasta zostaje uleczona ze swojej straszliwej choroby. Jest dla nas to powodem, może musi to być dla nas źródłem wielkiej wdzięczności, wielkiej wiary w to, że Pan Jezus jest w stanie uczynić bardzo wielkie cuda, nawet poprzez przedmioty, które z Nim się stykały. Dlatego jest słuszna i zbawienna wiara katolików i cześć, jaką oddają, zwłaszcza tym relikwiom, które miały styczność z Panem Jezusem, jak całą turyński, jak chusta z Manopello, bo te przedmioty poprzez zetknięcie się z Bogiem Człowiekiem, z Synem Bożym, z naszym Panem Jezusem Chrystusem, posiadają ogromną moc. I katolicy wszystkich pokoleń, wszystkich czasów uzyskiwali ogromne łaski, cuda w tych miejscach, w których znajdowały się relikwie Krzyża Świętego, relikwie gwoździ i tak dalej. Nie tylko zresztą to, co tykało się przy Najświętszego Ciała Chrystusa, ma moc uzdrawiającą, również wszystkie te relikwie, które
znajdujemy po kościołach relikwie będące czy to z kości świętych, czy to z ich ubrań, jeżeli są to relikwie niższej klasy. Również w ten, za ich pomocą Pan Bóg czyni ogromne, ogromne cuda. Dlatego z wielką wiarą, bez zawołania, właśnie z wielką wiarą czcimy te relikwie, które są w kościołach na całym świecie. Jutro mamy właśnie święto tutaj w Polsce, w niemal wszystkich diecezjach z paroma wyjątkami, w czasie których czcimy wszystkie relikwie, które są w polskich kościołach, kaplicach. Tutaj na tym ołtarzu mamy m.in. relikwie świętego Piusa X i świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Chcemy zatem z wiarą poprzez te relikwie wypraszać sobie łaski poprzez stawiennictwo tych świętych, którzy pomiędzy nami tutaj przebywają. Niemniej jednak największą moc ma przede wszystkim sam Pan Jezus i wszystko inne ma moc z Niego, z Jego czerpie moc z mocy naszego Pana Jezusa Chrystusa, co widzimy w Ewangelii, kiedy to słowo Pana Jezusa czyni ogromny cud przywrócenia człowieka do życia, przywrócenia, odwołania tego wyroku, który jest, wydawać by się mogło, nieodwołalny. Również dla nas jest możliwe, że my, którzyśmy umarli poprzez nasz grzech, że powstaniemy, że zostaniemy wskrzeszeni do życia w łasce, bo Pan Jezus to potrafi. On potrafi uświęcić nasze dusze, potrafi nas nawrócić i wypełnić swoją łaską. Ale musimy się o to starać, musimy o to prosić, musimy być tak bezczelni, natarczywi, jak ta niewiasta, która nie miała innego wyboru, która postawiła wszystko na jedną kartę i poszła za Chrystusem, widząc, że ten człowiek jest człowiekiem Bożym, że ma w sobie moc Boga żywego, że sam jest Panem Bogiem. Miejmy tę wiarę, którą pochwalił Pan Jezus tej niewiasty. Miejmy również tę siłę i tę nadzieję, która jest konieczna, żeby cud się zdarzył, żeby cuda się zdarzały, bo bez tej wiary nic nie jest możliwe. Święty apostoł Paweł w liście do Filipian mówi o wielu rzeczach, które wypomina Filipianom wiele niedoskonałości. Widzimy, że chrześcijanie, którzy mieli do czynienia z apostołem narodów, który już wtedy był bardzo święty, a który z każdym dniem stawał się coraz świętszy, że ci chrześcijanie nie od razu stawali się świętymi. To był proces, który trwał, o który musiał walczyć. Ujawniały się tam zwykłe ludzkie wady. Nie przez przypadek święty Paweł napomina Ewody i Syntycha, żeby się nie kłóciły. Widzimy, że pewne cechy ogólnoludzkie są typowe dla wszystkich czasów, dla wszystkich narodów i nie jesteśmy lepsi od ówczesnych Filipian. Te wszystkie wady są naszymi wadami, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Adama i Ewy, ale wszyscy też zostaliśmy odkupieni przez najdroższą krwią Chrystusa i musimy za to dziękować Panu Jezusowi i przede wszystkim stać się tej krwi godni, bo Pan Jezus jakkolwiek umarł za nas na krzyżu, to nie zbawi nas bez naszej silnej, mocnej woli, bez silnej chęci naprawy naszego życia, bez silnego postanowienia, że będziemy po stronie Pana Boga, a nie po stronie szatana, świata i płytkiej zmysłowości i pożądliwości światowej. Prośmy Najświętszą Marię Pannę, Królową Wszystkich Świętych, ażeby nas zaliczyła do swojego grona w poczet swoich gierków najgorszych, chociażby ciur obozowych. Niech da nam tę łaskę, żebyśmy byli najmniejszymi w jej obozie, bo najmniejszy w obozie Najświętszej Marii Pan jest kimś o wiele większym niż książęta tego świata, którzy może i mają tymczasowo władzę i bogactwa, ale to wszystko przemija i to wszystko będzie dla nich obciążeniem i będzie oskarżeniem w dniu sądu. W imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzięki wielkiemu Panu. Brawo wszystkich świętych. Dzięki.